Remont dróg czy sali gimnazjalnej to tylko kilka z inwestycji, które przygotowała na 2017 rok gmina Skarbimierz. 17 400 000 zł przeznaczone zostanie na tegoroczne plany. Kluczowym projektem jest droga łącząca brzeg z sołectwami Skarbimierz, Skarbimierz Osiedle i Małojowice. Ta droga będzie nas kosztowała 4 miliony. Z tego chcemy pozyskać 2 miliony w ramach programu rządowego i te środki mamy już zapewnione. Następnie drugie takie duże zadanie w centrum to jest ścieżka rowerowa. I to będzie od miejscowości Małojowice przez sołectwo Skarbimierz Osiedle, Skarbimierz do Pępic i z powrotem przez tereny inwestycyjne do Małojowic. Żłobizna to kolejny punkt na liście wielkich inwestycji. Tam często odbywają się zajęcia dodatkowe dla seniorów czy dzieci. Możemy tam oglądać spektakle przygotowywane przez naszą młodzież i niedługo spędzany tam czas umili mieszkańcom zmiana wystroju wnętrz czy ocieplenie pomieszczenia. Sama nazwa termomodernizacja się kojarzy właśnie z ociepleniem, z dostosowaniem do wymogów tej sali dnia dzisiejszego. Na pewno będą zlikwidowane luksfery, które w jakiś sposób zostaną zastąpione innymi możliwościami w hali sportowej. Wiem, że ma być wszystko związane z ogrzewaniem inaczej. W każdym sołectwie przewidziane są też remonty związane z drogami. Oprócz tego będą jeszcze naprawy robione w szkole w Lipkach, tutaj w Skarbimierzu, również w przedszkolu Brzezina. Dodatkowo, oprócz inwestycji gminnych, na naszych terenach sprawnie rozwijają i budują się firmy zagraniczne.